dün söylediklerimden çok farklı da bir şey söylemeyeceğim. To, co mówiłem wczoraj, jest aktualne. Futbol takımına yenilmedik biz. Futbol takımının dışında bir şeye yenildik. Nie przegraliśmy z drużyną piłkarską, a z antyfutbolem. Bu 25 numaranın adını bilmiyorum. Zawodnika z numerem 25 topu nie znam. Taça atmıyor bizim oyuncumuz sakatken. Kiedy nasz zawodnik był kontuzjowany, nie wykopywali piłki na aut. Biz ona karşılık verince bütün Legialı futbolcular bizim oyuncularımıza saldırıyor. W pewnych sytuacjach zawodnicy Legii atakowali moich zawodników. Şu iki arkadaş niye gülüyor? Bir şey mi gördüler? Sorsana bakayım şu ikisini. Nie wiem, mam się spytać, proszę się dla mnie nie gniewać. Niye gülüyorsun oğlum? Dwóch ayı mı oynuyor burada? Panów dziennikarzy z czego się śmieją. Sana söylüyorum. Neye gülüyorsun ya? Panowie, proszę o zachowanie powagi i wysłuchanie opinii trenera gości. İfade ettiğim gibi bize yazık oldu. No, niestety nie przeszliśmy. Söyleyecek de fazla bir şey yok. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Czy odpowie pan na pytania? Nie. Jeżeli już tak o trenera Kawkasa chodzi, jego wypowiedzi przed meczem, gdzie mówi, że szanse są 50 na 50 po obejrzeniu naszych meczów ligowych. Po pierwszym meczu, który przegrał, gdzie my stworzyliśmy cztery sytuacje, oni może jedną, mówi, że wygra tu bardzo wysoko. I teraz te jego wypowiedzi. Myślę, że to wszystko świadczy tylko o tym, że po pierwszym meczu trener chciał złapać się wszystkich środków, żebyśmy właśnie zmienili naszą, że tak powiem, filozofię gry z tą drużyną, która, no co tu dużo mówić, opierała się na tym, żeby zneutralizować ich najmocniejsze atuty i to był nasz cel w tym dwumeczu i z tego się cieszę. Jeszcze raz powtórzę, nie stracić żadnej bramki z tą drużyną, jeżeli to jest taka drużyna, która zapowiada, że tutaj wysoko wygra, no to naprawdę widocznie coś w tej taktyce nie zadziałało albo po prostu przeciwnik był na tyle dobry, że nie pozwolił zdobyć tych bramek. Ja mogę tylko to skomentować w ten sposób, że naszym celem jest wygrywać. Naszym celem jest awansować do każdej kolejnej rundy i bez względu na styl będziemy starali się to zrobić. Ja uważam, że moim obowiązkiem jako trenera jest dobrać właściwą taktykę, a w moim mniemaniu właściwa to taktyka w tego rodzaju rozgrywkach to jest taka taktyka, która pozwala przechodzić do kolejnej rundy.